Krzysztof Globisz, 63L. Który kilka lat temu doznał rozległego udaru. Ciężko pracuje. Powrotem do pełnej sprawności. Artysta jednak nie użala się nad sobą i nie. Chce renty. Woli pracować i żyć aktywnie. Jeden z jego najnowszych projektów. Niestety. Musi zostać przełożony na później. Krzysztof Globisz planował powitać wiosnę na pięknej Islandii. Reklama razem z żoną Agnieszką chcieli wypłynąć na morze i spotkać się z wielorybami, który dźwięki uznał, w rozmowie za najpiękniejsze na świecie. Na Islandii mają powstawać zdjęcia do niezwykłego dokumentu, wieloryb, który będzie opowieścią o życiu Krzysztofa po udarze. Przez pandemię wyprawa na Islandię, musi jednak przesunąć się w czasie. Ale Krzyś wierzy, że do końca roku, uda się dokończyć zdjęcia. To będzie ważny film. Bo ma przywracać nadzieję, wyjawia znajoma z Krakowa. Kiedy sześć lat temu Krzysztof Globisz doznał rozległego udaru, nie. Dawano mu szans na powrót do normalnego życia. Miał sparaliżowaną prawą stronę ciała. Nie rozpoznawał ludzi i rzeczy. Po wybudzeniu z długiej śpiączki, musiał na nowo nauczyć się chodzić i mówić, bo doznała afazji. Od tamtej pory życie artysty jest walką ze słabościami organizmu. Nawet takie czynności jak kąpiel i wytarcie sobie pleców stają się wielkim wyzwaniem. W tym Krzysztof wciąż potrzebuje asysty, zdradziła Agnieszka Globisz wniósł. Krzysztof wylewa hektolitry potu na rehabilitacji ruchowej. Ciężko pracuje też z logopedą, ale na razie jest w stanie wypowiedzieć w jednym ciągu najwyżej kilka słów. Jest bardzo waleczny. Jest dla mnie bohaterem, mówi z podziwem jego żona. Artysta nie chce renty, chce pracować, żyć aktywnie, prowadzi zajęcia ze studentami krakowskiej szkoły teatralnej, wrócił też na scenę krakowskiego starego teatru, robi dużo planów na przyszłość, a w wolnych chwilach maluje twarze. Jest zdecydowanie silniejszy od okrutnej choroby, która odebrała mu sprawność. Zobacz, więcej materiałów z życia gwiazd.